Po półgodzinnej jeździe Doliną wjeżdżamy na przedmieścia Grenoble. Przepisy o wydawaniu żywności tylko na kartki są coraz ostrzejsze, a w tutejszym departamencie Isère weszły w życie od wczoraj z całą bezwzględnością. To też musiałem każdy konsek żywności, którą kupowałem przed wjazdem do Grenoble, zdobywać wymową, dowcipami, gadaniem. Udało mi się i wyczarowałem nawet dwie tabliczki czekolady, której oficjalnie już nigdzie nie ma. Grenoble jest miłym miastem otoczonym górami, przyjemne bulwary na Dizer. Miałbym wielką ochotę zamienić się z powrotem w studenta i uczyć się w Grenoble. Pojeździliśmy po mieście, wypalili po papierosie na ławce na Izer i dalej. Przy wyjeździe z miasta żandarm sprawdzał nam papiery. Tadzio, poirytowany pobytem w Uriasz, miał długą przemowę do władzy, grzebiąc w swoim portfelu, oczywiście po polsku. Zaczął od tego, że nic, tylko wam te papiery pokazywać. Uważaj, żebym ci czego innego nie pokazał, ty urywku marnej powieści kryminalnej. Człowiek zamiast spokojnie jechać, musi dla takiego kaczego kupra wszystkie flaki z portfelu wyciągać i patrzeć, jak takiemu patykowi z prowincji imponuje, że widzi jadących do Paryża. Masz, czytaj ty czarny kłopocie i pcha mu pod nos wszystkie papiery. Nie wiem co ze sobą robić ze śmiechu tym bardziej, że żandarm na każde trzy słowa tadzia odpowiada pobłażliwym ui. I cały ten pęk kwiatów warszawskich uważa za objaśnienie. Żegna nas miłym, bo wujasz. Tadzio burczy cały czas i w ogóle po tym schronisku nie może się uspokoić. Jest w złym humorze, milczy. Potem podjeżdża do mnie. Czy ty, gdybyś został kiedyś ministrem, mówiłbyś mi dalej ty i pozwolił, żebym ja ci też mówił ty? Przyznaję, że byłem zaskoczony, chwilę milczałem. Przede wszystkim nie będę nigdy ministrem. Dlaczego? Przecież masz wykształcenie. Mógłbyś być. Nie zawracaj mi głowy. Czy ty wiesz, co to jest polityka? Jeden wielki pisarz francuski, Paul Valéry, powiedział, że najpierw polegała ona na zapobieganiu mieszania się ludzi do tego, co ich dotyczy, a potem na zmuszaniu ludzi do decydowania o tym, na czym się oni nie rozumieją. Daj mi spokój. Tadzio śmieje się. Francuskie esprit ma to do siebie, że rozumieją go tadziowie całego świata, ale nie daje za wygraną. No, ale gdybyś był ministrem, to mówiłbyś mi ty i ja mógłbym ci mówić ty? Tak, chyba tak. Lubię być ze sobą szczery i czuję, że tak całkiem, to jednak nie jestem pewny. Dlatego dorzucam to chyba, czując w tym momencie, jak silne jest mimo wszystko wychowanie w pewnej klasie. A czy ty zauważyłeś, jak patrzyli na ciebie inżynierowie z naszej fabryki, jak ja ci mówiłem, ty? Ja nic nie zauważyłem, ale rozumiem, że Tadzio musiał to zauważyć. Nie zauważyłem, ale chyba wiesz, że mało mnie to wzrusza. A ja się bałem, czy ci nie przykro, i właściwie tam, w schronisku, chciałem ci mówić pan. Tylko, że mi to jakoś teraz do ciebie nie podchodziło. Jędruś, powiedz, nie było ci przykro? Zupełnie nie, i zapewniam cię, że gdybyś to zrobił, dałbym ci w gębę ze słowami znaj pana. Tuż za Grenoble napotykamy pierwszy drogowska z napisem Pary 550 km, już blisko. Jemy pod tym słupem, jesteśmy zmęczeni i nie chce się nam kręcić. Droga jest znowu górzysta. Kilkanaście kilometrów przed Lezabret rozbijamy namiot w gęstym lasku, robiąc materac z suchych liści. Niedaleko jest ferma i pod wieczór idę tam po wodę. Niebo pochmurne, ale jest ciepło. Zupełna cisza. Skrzyp furtki na fermie jest tak głośny, że mimowoli drgnąłem. W izbie świeci się już lampa naftowa, a w jej świetle pochylają się dwie główki dzieci odrabiających zadania. Smarują zawzięcie w zeszytach i skrzypią piórami. Matka ich powitała mnie spokojnym: Bonsoir, monsieur. Tak jakby mnie już dawno znała. Zwróciła uwagę dzieciom: powiedzcie panu, dobry wieczór. Chłopczyk i dziewczynka wstali, popatrzyli na mnie wielkimi oczami dziecięcych portretów Mariette Lidy, powiedzieli: Bonsoir, monsieur, i usiedli z powrotem. Patronka, widząc, że jestem w szortach, przyniosła bez pytania cztery jajka i mleko. Jest młoda, ładna i mówi spokojnym, melancholijnym głosem miarowym, jak tykanie zegara. Mąż w niewoli. Jest sama na całym gospodarstwie. Daj mi także pełne wiadro wody. Wiadro jej jutro rano. Jest już prawie ciemno. Studnia piszczy, ona mówi cicho i jednostajnie. Jest ładna i smutna jak ten wieczór. Mam ochotę przestać czuć, przestać myśleć, być ciszą jak to wszystko wokoło. Powoli wracam do naszego lasku. Tadzio krząta się, podśpiewuje. Gotujemy kolację w drzewach. Furknie czasem przebudzony ptak, jakiś owad, wędrujący po suchych liściach. Hałasuje na 10 metrów wokoło. Woda w rądlu zaczyna grać.